To jest nazwa tego bębna. I na początku zagrałem samymi opuszkami, tak, żebyście usłyszały, że bęben budzi się do życia. Kiedy wyobrażamy sobie płatki wiosennego śniegu, możemy zagrać je na bębnie. Jeszcze bardziej coraz ciszej. Możemy na przykład wyobrazić sobie wodę wirującą w rzece. Albo na przykład węża, prawda? To są dźwięki bardzo delikatne. Teraz Amelka ma pytanie. Można jeszcze słonia. Świetnie. I teraz przechodzimy już do coraz głośniejszych dźwięków. I to bardzo pięknie Amelka powiedziała, że można zagrać słonia, ponieważ rytmy afrykańskie wszystkie powstały inspirowane tym, co się dzieje w przyrodzie, życiem zwierząt i relacji człowieka z przyrodą. Wiele pierwotnych rytmów jest faktycznie inspirowanych bezpośrednio ruchem czy też specyficznym tańcem zwierząt. I na przykład taniec słonia, na przykład w łódzkim zoo, słynny słoń, tylko nie z Indii, ale z Afryki, nazywa się dubduś. Kiedy graliśmy w zoo, w łódzkim ogrodzie zoologicznym i słoń dubduś zaczął autentycznie stąpać z nogi na nogę. Zanim odpowiem na pytanie, zagram wam, co mu zagraliśmy. Rytm słonia w Afryce wygląda następująco. Weźmy, drodzy moi kochani muzycy, instrumenty. Każdy z was wystarczy, że weźmie po jednym bębnie. Uwaga, uwaga, są to prawdziwe, piękne instrumenty. One oczywiście, jak widzicie, są trochę ciężkie. Więc najlepiej wziąć je w dwie rączki. Świetnie. Teraz moja sugestia byłaby taka, aby było wam wygodnie, żeby sobie usiąść w kółeczku. Przybliżymy prawą rączkę do oczu. Świetnie. Ja teraz policzę do czterech. W języku malinkę mówi się Kelen, Vila, Saba, Nani. Jak powiem Nani, to znaczy cztery, pocałujemy prawą rączkę. Uwaga, uwaga, spróbujmy wszyscy. Kelen, Vila, Saba, Nani. Świetnie. I to samo z lewą rączką. Kelen, Vila, Saba, Nani. Znakomicie. Kiedy rączki są już rozgrzane, czujemy to, że mocno uderzały w bęben. Teraz znów troszkę uspokoimy nastrój i wyobraźcie sobie, podziękujemy teraz kozie za to, że będziemy grać na nim. W tym celu położymy jedną rączkę na membranie i zaczniemy jeździć dookoła, robiąc takie kółeczko. Świetnie. Głaszczemy bęben, głaszczemy skórę bębna. Świetnie. Słyszycie, jak zmienia się dźwięk? A teraz uwaga, uwaga, cały czas kontynuując rytm, zagramy tylko dwoma opuszkami. Usłyszymy, tak jak zaczął padać delikatny deszcz. Trzy, cztery, trzy, cztery. Żeby wejść równo na raz, policzę do czterech. Raz, dwa, trzy, cztery. W Afryce bardzo często spotykanym zwyczajem muzycznym jest zagrać po zakończonym rytmie rodzaj podziękowania. Dan, dara, dan, 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 dan. W tym celu ja zagram początek, zaśpię. Tandaradandam. A w
wszyscy odpowiemy dwoma uderzeniami. Dziękujemy Wojtku za spotkanie i za to, że nauczyłeś nas gry na bębnach. Dziękuję Wam z całego serca. W języku walinkę z Afryki Zachodniej mówi się inike. Dziękuję, ja Wam dzisiaj dziękuję, że zechcieliście przyjść do naszej szkoły z Tibum Bum, aby pięknie zagrać. To, co jest niezwykłe, to jest to, że każdy z Was ma piękny talent. Jeżeli tylko będziecie ten talent rozwijać, możecie w życiu zacząć robić to, co naprawdę kochacie. I wierzę, że muzyka jest taką wspaniałą energią. Dzisiaj same mi pokazaliście, że wiecie wiele rzeczy lepiej ode mnie. Nawet to, jak zaczęliśmy grać, to same wy zaczęłyście to robić. A więc to pokazuje, że bardzo często, kiedy mamy podział na nauczyciela i uczniów, uczniowie często wiedzą więcej. Ale bardzo piękne jest, kiedy wszystkie nasze głosy łączą się w jeden. Wtedy mamy piękno i siłę zespołu.